Witam Was serdecznie z Berlina, dokładnie z Kastania na Lee. I dzisiaj powiem Wam o takich bardzo ważnych trzech elementach tej polaryzacji, czyli przyciągania seksualnego między mężczyzną a kobietą. Pierwszy element to jest ten sam, o którym już wspominałam we wcześniejszym moim filmie o eros miłości, przyciąganiu seksualnym. Polega on na tym, że warto pamiętać, że mężczyzna to jest ktoś w plusie, w akcji, w tej relacji, a kobieta jest bardziej pasywna, czyli ta minus. I to oznacza, że żeby zaistniała ta polaryzacja, to musi zaistnieć przestrzeń. I tą przestrzeń buduje kobieta, pozostając w swoim takim królewskim minusie. Co oznacza, że po prostu oddaje mężczyźnie prowadzenie, emanując siebie bardziej przyjemnością, radością, relaksem, harmonią, pięknem, radością i wszystkimi kobiecymi cechami, w których obecności mężczyzna czuje się mężczyzną i chętnie podejmuje akcje. I to on prowadzi, i to on wtedy jest w stanie wypełnić męskością tą przestrzeń, którą tak naprawdę kobieta zbudowała. Drugim ważnym elementem tej polaryzacji jest taki brak biznesu. Kobieta jako minus powinna zwrócić uwagę na swoje wnętrze, czy przypadkiem nie ma jakiegoś interesu. Dlatego, że mężczyzna, który jest w plusie, a biznes, tak jak i pieniądze, również są w plusie, bardzo szybko to wyczuwa i po prostu kobieta traci atrakcyjność i gaśnie to przyciąganie, ta polaryzacja. Czym jest biznes w relacji? No to już każda kobieta musi właśnie patrzeć po sobie, zwłaszcza wtedy, kiedy ta przestrzeń gaśnie, wtedy, że ona się za bardzo zaangażowała emocjonalnie i może ta przestrzeń przestała po prostu istnieć, bo ona troszkę za blisko stara się być. Ale też usłyszałam takie zdanie albo przekonanie z ust mężczyzn, że laski lecą na pieniądze. No jak kobieta leci, no to łatwo tutaj można sobie wyobrazić, w jakiej ona jest akcji. Więc warto patrzeć na tą intencję też, na to, czy przypadkiem nie ukrywa się gdzieś jakaś chęć posiadania czy zdobycia czegoś od strony kobiety, która jako pasywna królowa w minusie nie ma biznesu w relacji z mężczyzną. I trzecim bardzo ważnym elementem tej polaryzacji jest danie mężczyźnie wolności. Wolności do tego, aby mógł odejść. Ta przestrzeń istnieje właśnie wtedy, kiedy może wróci, może nie wróci. A królowa kobieta jest jakby ponad to i nawet nie przejmuje się za bardzo swoimi uczuciami, które dobrze, żeby były, dlatego że kobiecą cechą też jest budowanie domowego ogniska. Że kiedy mężczyzna może po swojej misji, po swojej wojnie, jednak odkryje, że chce i
może pragnie wrócić właśnie do tej, a nie innej kobiety, to warto by było, żeby po prostu ta przestrzeń jakoś istniała, czyli żeby ta wrażliwość z serca kobiety po prostu zawsze promieniowała, żeby kobieta była otwarta, czyli z jednej strony, aby kobieta pozwalała mężczyźnie po prostu być wolnym i odejść, a z drugiej strony, aby nie była zamknięta i żeby po prostu promieniowała zawsze ciepłem, miłością, też takim bezpieczeństwem. Zapraszam wszystkie kobiety na moją grupę na Facebooku Kobieta Pełna Łaski, gdzie budujemy naszą wewnętrzną wartość, naszą pełnię, której przebywamy szczęśliwe w naszym życiu, które tworzymy, które budujemy. Jeśli masz ochotę dołączyć, serdecznie Cię zapraszam. Pa!